Teraz puszczę Państwu nagranie finansowane z polskich pieniędzy. Instytut Polski w Kijowie, sponsorowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej, przez pana Rała, nakręcił wideo, które miesza nam w głowach, jest manipulacją. Ja się, proszę Państwa, czuję, ja się czuję za tego rządu i tej całej opozycji tak dymany, że to się w głowie nie mieści fizycznie, w postaci zabieranych mi podatków i jeszcze ideologicznie. Ja się czuję jak ci wszyscy Polacy, którzy ginęli w Auschwitz, których prowadzono do komory gazowej, a mówiono im, że idą na prysznic. Ja się tak czuję. Zaraz Państwo zrozumiecie moje wzburzenie. Ukraińska propaganda wycelowana w nas Polaków. Jakiś tam 36 chyba pułk Ukrainy prezentuje, proszę Państwa, swoje możliwości. Hucha, hucha, syła, amerykańskie pojazdy Max Pro, karabiny, piękne mundury i taki muzyk z czasów walki z Polakami. Десант Єбарсук. Прийшли 23. Увага по колонії, є десант. Всім стій. Командири відділень до мене. П'ять хвилин перекур, хлопці. І з Богом. Bóg jest z nami, z Bogiem, z Bogiem. Zaraz, zaraz, Państwo to zrozumiecie. Promesa zaczyna się. Wsłuchajcie się. W jednym z odcinków skrytykowałem tych pseudo-antysystemowców za odśpiewywanie Bogu Rodzicy na tych swoich jublach, którymi próbują Was opętać. Nie ma w Polsce antysystemu, powtarzam, nie ma. System nie jest taki głupi, żeby zostawić wolną przestrzeń samą sobie. Powstawiali wodzicieli. Przypomnijcie sobie te wszystkie spotkania z tymi tfu antysystemowcami, na których kazali wam odśpiewać Bogu Rodzicę. Przypomnijcie sobie, to nie był przypadek, bo właśnie się okazało, że to ukraińska pieśń przedbitewna. Ja przypominam, Polski Instytut w Kijowie, sponsorem. Różaniec bojowy, różaniec bojowy, panie Cejrowski i inne suki. To zdjęcie było bardzo fajne, bo to pokazuje, proszę Państwa, jaką młodzież będą brali. Ja dostrzegam wśród pewnej grupy Polaków bardzo niebezpieczny trend, bardzo egoistyczny. Nie dziwię się, że on wystąpił. Polskie władze, poszczególne rządy dbały o to, żeby młodych odciąć od swoich rodziców, od swoich dziadków, zagonić ich w robotę, zagonić ich w głupoty, żeby była przepaść, żeby nie było związków rodzinnych. A dziś niech się młodzi dziwią, że pewni ludzie mówią tak, ja to już jestem powyżej 65 roku życia, to już mnie nie wezmą, ja mam to w nosie. Proszę Państwa, co Wy robicie, ludzie? Musimy być solidarni. Nie ma, że jesteś powyżej 65 roku życia i wojna ci w nosie. Na początkowym etapie Hitler później brał starców. Wymyślicie, że ktoś was będzie później utrzymywał? Naprawdę te Ukrainki tutaj, ich dzieci będą was utrzymywały? Czy wy głupi jesteście? Słuchajmy dalej. Bogu Rodzicy po ukraińsku.
I teraz uwaga, uwaga, patrzcie, co się dzieje na ekranie. No i mamy naszywkę ukraińską i naszywkę polską. Wcale nas nie przygotowują do wojny, wcale nas, na prysznic nas przygotowują, na pewno nas na prysznic przygotowują. Polski karabinek Grot. O maszyna! Proszę Państwa, to jest bzdura, to jest bujda, to granda zwykła jest. Siedzą w okopach, mają po jednym magazynku ostatnio. Znikąd pomocy, wcale nie będziecie jeździć w takich Max Pro. To wszystko zostanie wybite. W najlepszym przypadku. W najlepszym przypadku. Ja powtarzam. Wyraźnie widać, że ma być od morza do morza pas spalonej ziemi. To przecież ludzie Konfederacji lata temu zachwalali nam projekt Międzymorze. Związani z Konfederacją ludzie. Jakie to fajne miało być. Mówiłem, że to ma być projekt pas spalonej ziemi, odcinający nas od Rosji na trwałe, a nie tylko umowę, którą można zmienić za parę lat. Oni tam to w Wall Street przemyśleli. I bezczelne hasło na koniec, za nasi i wasi swobodu, za wolność waszą i naszą, ale nas biorą pod włos, na prysznic nas biorą, na prysznic. Ja się nie czuję zagrożony. O, patrzcie, Kijów 24 i i to jeszcze cyrylicą, patrzcie, że to niby jakaś tam ukraińska instytucja, nie? Polski Instytut w Kijowie. Śpijmy dalej. Śpijmy dalej, dajmy się wodzić przez różnych tam cudaków, którzy teraz powstali. Dajmy się wodzić przez Tanajnów, dajmy się przez Tołowiński, który już niemal zaraz w mundurze będzie do was przemawiał. Partię nazwał front z kulą lecącą. Ludzie, zastanówcie się, ta symbolika nie bierze się z przypadku. Oswajają was z wojną. Pościągają was z emigracji, szczególnie z Wielkiej Brytanii. Wspomnijcie moje słowa. Interesujcie się tym, przyłączajcie się, ruch dobrobytu i pokoju. Nie ma innej opcji, nie ma innej opcji. Oni wszyscy przemycają elementy zgodne z polityką Prawa i Sprawiedliwości, czyli Wall Street w tematyce wojennej.